Witam gości w osobach. Pana wójta gminy Puck Tadeusza Puszkaczuka. Zastępca wójta Haczyk Jerzy. Przewodniczącego rady gminy Puck Kazimierza Czarnickiego. Wicestarosty powiatu puckiego Zygmunta Wiśniewskiego. Panią dyrektor naszej szkoły Jolantę Bieszkę. Radny gminy Puck Czarnicki Kazimierz, Weselin Wojciech, Jaszkę Józef. Dzielnicowy, który jest tutaj na naszym terenie, przybył na nasze zebranie, Mieczysław Przemysław Grandicki. Proponuję porządek obrad. Wybór protokolanta, sprawozdanie zadań sołeckich na rok 2013, uchwalenie planu wydatków na rok 2014, dyskusja, wystąpienie wójta gminy Puck, wolne wnioski, zakończenie zebrania. Na wybór protokolanta proponuję panią Magdę Rzepkę. To jest może ktoś chętny. Nie widzę. Pani Magda, poproszę do stołu tutaj. Na 2013 rok było 69 788 zł. Z tym wydano 51 489. I jak to się ma? Pierwszy. Przegląd aktywności kulturalnej kobiet 474 zł. Zakup paliwa i części do kosiarki 1142,52. Projekt oświetlenia ulicy Polnej i Nowej i Tęczowej 4150,30 zł. Zakup artykułu na nagrodę na imprezie sołeckie 980 zł. Płyty Jumbo na ulicy Różaną 15 811,80 zł. Zakup kwiatów do pięknienia wsi 553,50 zł. Organizacja ogniska dla dzieci, tak zwana Sobótka Jana 495 zł, w tym było granie 250, kto przegrywa, 250 zł łącznie. Coraz większe. Zakup artykułu do OSP 2999. Remont wiatr przystankowych 97 zł, to jest w sumie malowanie było. Wykonanie tablic z nazwami ulic 30 zł. Stojaki na rowery 706, to jest w placu zabaw. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Polnej 15 tysięcy. Tylko zakup artykułów na wyposażenie szkoły 2990 zł. Tyle sal, ile nam było. Organizacja Dnia Seniora 1147 zł. Zakup kosiarki Huzwarna 1900 zł. Koszenie terenów zielonych plus sprzątanie 3000 zł. I to jest na to 51 439. Zostaje 18 299. Z tego, jak Państwo sobie przypominacie, był projekt na ulicy Żytniej 10 tysięcy i nie zostało, i to zostało przeniesione na ten rok. Bo projektant nie zdążył zrobić. Proszę bardzo, kto ma do tego sprawozdania jakieś pytania? Na zebraniu, co myśmy zatwierdzili, jakie zadania uważaliście, jakie zostały wykonane? Dokładnie wszystkie te, co były. Dokładnie, ja odczytam. Gdzie można była? Wolna. Ale to jest po prostu zjazd na Węgrzewo. Jak? To
To jak tam będzie sam co projektować ten zjazd na Żoliszcze, bo tu zbuduje trasy. A to nie, nie, to kolego, to mnie nie obchodzi ten zjazd, to powiatowa droga, zaraz. Finansowy na rok 2013, sołectwa Żeliszczewo. Przyjęty na zebraniu wiejskim. Nawierzchnia asfaltowa ulicy Polnej 15 tysięcy, płyty Jumbo, ulica Różana plus ułożenie 15 tysięcy, projekt ulicy Żytniej, asfalt plus odwodnienie 10 tysięcy, z tego nie skorzystano. Zakup kwiatów plus sadzenie 1000 zł było, wykorzystano 500 tam ileś. Przegląd aktywności kobiet 300 zł było, teraz jest 470, bo było dwa razy w roku to się zdarzyło. Szkoła w Żeliszczewie 3000, OSP Żeliszczewa 3000, imprezy wiejskie 2000, parking na ulicy Żucewskiej 2000, koszenie, sprzątanie, paliwo 5000, bal seniora 1000 zł, malowanie przystanku plus zakup farby 500 zł, rezerwa sołecka 5401 zł. To jest wszystko. Doszło do tego, że została zakupiona kosiarka do tego, bo był problem stary z koszeniem. Musiałem swoją prywatną udostępniać. A kosa jest akurat, to jest co innego. Jest kosiarka, jeszcze jest kosa spalinowa. I ta kosztowała 1900 zł. To paliwo było drogie do tej kosiarki. Paliwo? Bo paliwo jest zakupione łącznie z blokami. I tam ja daję 500 zł na same bloki. Plus tam jest prawie 0,8 hektara do koszenia. Tutaj pani, no jak przypominacie sobie, na ulicy Lipowej, gdzie są blok Pegerowski kupiony, to jest teren jest gminy. Teren jest gminy i trzeba tej pani, kupiłem też 20 litrów paliwa. To nie dało za stówę 20 już. Także tak to jest. Myślę, że na tyle koszenia. To jest. Czy są pytania właśnie do tego sprawozdania z 13 roku? Panie prezesie, w którym miejscu tą Polną pan asfalt zlał? Bo z tego co ja widzę i mieszkańcy widzą, tam jest ulica Jana Pawła II kawałek asfaltu. Na Polnej pan też roku asfaltu nie lał. Ja wiem, że to jest Polna ulica, a pan wie, że to jest Jana Pawła. Tak. Nie, takiego czego nie ma. Co? Pan pomylił ulicę chyba. To pan zapyta, tu są mieszkańcy z ulicy Polnej, którzy dojeżdżają tam, tą ulicę. Panie przewodniczący, jedno pytanie. Pan z pola jedzie z ulicy? Kto to? Koniec. Ja do niej pana dałem. Kolego, ja nie jeżdżę traktorem. A ty? Z numery? Ja nie jeżdżę traktorem. Ja nie, ja mnie nie widział traktorem jeszcze. No dobra. Trzeba łopatę i sprzątać, niestety, masz rację. To proszę, sprzątać. Tak jest. Kto jeszcze ma jakieś tam? Nie widzę. Może nie. Kto jest za tym przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Trzy osoby przeciw. O właśnie, teraz ten pan, co jest przeciw, pan Halman. Jest droga zrobiona Polna do jego syna, bo jego syn tam buduje, nie? On tam już prawdopodobnie mieszka i on jest przeciw temu. Ciemno sobie to tu ulicy. No, a ciemno, no ale jest już za chwilę się dowie, że będzie oświetlenie. I tak z
Zebranie Rady Sołeckiej w Zeliszewie dnia 10.02.2014 roku. I tak zostały środki podzielone na 2014 rok. Propozycje. Podział środków na 2014 rok. Jest to 18 tysięcy, dodać to jest 72 630, może ja tak powiem. Mieszkańców jest w Zeliszczewie 2527. Na jednego mieszkańca 21,50 to jest 54 330. Plus to 18 290 to daje 72 630 zł. I ten pierwszy punkt to jest projekt na ulicy Żytnej 10 000. Oświetlenie ulicy Polnej, Tęczowej, Nowej 10 000. Zakup gazonów na ulicy Lipowej 3 000. Kwiaty i sadzenie 2 000. Szkoła 3 000. OSP 2 000. Imprezy wiejskie 3 000. Koszenie, sprzątanie, paliwo 5 000. Bal seniora 2 000. Przegląd aktywności kobiet 1000 zł. Zakup artykułu do kuchni 3 tysiące, droga ulicy Żytniej 15 tysięcy, drogi gruntowe 10 tysięcy, rezerwa 3 630 zł. Daje to 72 630 zł. Nie, to jest... Witam Państwa wszystkich serdecznie. Jestem nowym mieszkańcem Zeliszczewa. Nazywam się Waldemar Mościanica. Pochodzę z Olsztyna. No, dzięki kolegom z córką, która mieszka w Gdyni, postanowiłem wybudować sobie domek w tej pięknej miejscowości Zeliszczewo. Jest to domek w stanie surowym, zamknięty w tej chwili przy ulicy Żurcewskiej. Proponuję, żeby z tych rezerw, które Państwu wymienił, 3000 zł, tę ulicę oświetlić. Ująć w planie oświetlenia, tak jak pozostałe ulice. Tam w tej chwili jest, niezależnie od budynków mieszkalnych, blokowych, są również już chyba 6 czy 8 budynków jednorodzinnych. Tam dochodzą dzieciarki, nocą jest bardzo ciemno, w warunkach zimowych jest poza tym jeszcze tak straszliwy dojazd, zasypany śniegiem, że rzeczywiście bez oświetlenia te dzieciaki tylko polem mogą albo saniami jakimiś dowozić do szkoły. Także bardzo proszę to wziąć pod uwagę. I jeśli już jestem przy głosie, mam do pana wójta również pytanie, czy jest przewidziane gazyfikacja miejscowości Zeliszczewo? Bo to w tej chwili jest nowoczesność, a ten problem powinien być brany pod uwagę. Na przyszłość mamy wiek XXI, a mamy poza tym jeszcze zbiornik z gazem tuż niedaleko. A w związku z tym koszta do prowadzenia instalacji gazowej do Zeliszczewa, sądzę, że nie byłyby aż tak olbrzymie, jak dotychczas to było. Dziękuję bardzo, że zasypało. Pan tam akurat nie mieszkał jeszcze, ale tu są obywatele z tej Żucewskiej. No i była ciężka sprawa. Dwa dni praktycznie pan się tam męczył z tym odśnieżaniem, bo to z pól zawiewało. Natomiast droga jest jutrowa, gruntowa. No i jak będzie tylko w miarę możliwości, to coś tam posypiemy i dlatego są parę złotych jest. A drogę, wie pan, to jeszcze tam pan będzie musiał czekać. Bo to się nie da takiej dokładnie drogi zrobić. O oświetleniu mówimy, nie o drodze. Jak? O oświetleniu. A oświetlenie to już pan wójt odpowie akurat, nie? Bo trzeba projekt zrobić, to jest parę lat to trzeba. Tak jest. Projekt kosztuje bardzo dużo i wtedy trzeba jeszcze pieniądze mieć na oświetlenie. A wszyscy są tysi, jak jest 27 wsi sołeckich, każdy robi projekt, a wtedy wójt nie wie, kogo wybrać. Ma problem wtedy. Czy wie? Wójt mówi, że wie. I teraz tak,
Kto ma jeszcze do tych... Ja tak według ekranu tam mieszkam już, to jest 18 lat. Pan ciągle obiecuje odwodnienie tej ulicy. Ciągle coś jest mierzone, kopane, ale nic nie ma robione. Tam się na jesień i na wiosnę idzie się utopić. Pan dobrze o tym wie, kiedy to będzie zrobione? Narcyzowa. Tam były raz kiedyś jakieś zamiary, ale tyle co wiem, to bardzo koszt był bardzo drogi i niestety nie zostało to zrobione akurat. Panie sądzie, ja tutaj słyszałem, że pan mówi, że trzeba czekać odnośnie tej Żuseckiej, tak jak mój sąsiad, pan Muszczenica mówił. Znaczy no. Ja na razie czekam 11 lat, pan mówił, że 40 lat to będzie czekali, czyli faktycznie jeszcze 30 lat muszę czekać na tą drogę, żeby coś z nią zrobić. Chodzi mi o to, czy to może... będzie w ogóle zakwalifikowane, nie wiem, za 2, 3 lata, 4, czy w ogóle po prostu za 10 lat znowu usłyszymy, że jeszcze 20 lat zostało. Czy jakieś plany są w ogóle, jakieś, mówię, jakieś, no... Jakaś kolejka w ten sposób, czy jest na takie drogi? To wójt odpowie akurat, bo te pieniążki, co my mamy, te parę złotych, to my żadnej drogi, to najwyżej nalewka jakoś tak na Apolną, a później ludzie mówią takie tam, jakieś tam... niejasności akurat. Tak, tylko ludzie, że tam te nalewki pan robi, znaczy tu ja dobrze, że w ogóle jest ten śród, jest to rzucone, ale to jest na miesiąc czasu i za miesiąc no pan doskonale wie, że to wygląda no. Tak samo po miesiącu, tak? Myślę, że nalewkę to i mogę powiedzieć, że może taka by się znalazła, ale tam droga z prawdziwego zarzędu, tam jeszcze budowanie jest, to nie będzie, panie. Tam, co miało być budowane, już jest wybudowane. Jest kanaliza, na razie tam nie ma odwodnienia, to fakt, ale no. Nikt nie spodziewa się autostrady, ale po prostu, żeby jakieś twarde nawierzchnie zrobić, nie wiem, czy z płyt jumbo, czy z asfalt po prostu tak jak na żytni polać. Nie mówię, że teraz, bo sobie jakaś kolejność jest, ale żeby w ogóle to wziąć pod uwagę po prostu, bo na pewno tak można czekać, że 40 lat praktycznie. Nie, no. Panie, to tam 40 lat to jest tam przesada, bo dzisiaj robi się ulicę na ulicy, czy projekt, czy na ulicy Żytnią, a tam jest dom stoi od 1930 roku. To ile to jest lat? 80 parę lat. No. Także tak to, ale nie jest tak, że Liszczewie źle, bo jak ja odczytam tutaj, co przygotowałem, ile ulic jest w asfaltach i w chodnikach i tego, to my tak na szarym końcu nie jesteśmy, kochani. I każdemu się należy, tak, to jest prawda. Ja mam do tego plan. W gminie zabrakło pieniędzy, jak asfaltowali koło środka zdrowia w kawalerze. I tam zostało, ja nie wiem, 50, może 30 metrów po tych sklepów. To jest takie centrum żeliszczewskie. I tam ludzie muszą po tym błocie chodzić. I gmina nie miała pieniędzy i nie skończyła. Tego te 50 metrów albo 30 jest zostało. Przy przystanku, ja rozumiem. To jest. Przystanku. To straszne. Powiedz, to do pani wie. Takie centrum, że no jest. Trzeba. Jak to wygląda? Pomóżmy z tych pieniędzy sołeckich. Gminie niech skończy to tam, żeby to ładnie wyglądało. No, jak im zabrakło pieniędzy, co my zrobimy? A tam ile? 30 metrów zostało? Nie, do ulicy Lipowej jest kawałek. Ile? No ile tam? Tam będzie kosztowało. 50 metrów. Ale jak to wygląda? Ludzie, no na pewno wygląda. Po tych kałużach muszą chodzić, bo zabrakło na 50 metrów wylania asfaltu. Bójka. Tam jest chodnik. No, ale proszę tam... do mnie, ja bym już to dołożył. Słowo daj. Nie gadaj. Dołożył. Trzymamy pana Dudę za słowo i on go dokłada. Teraz nie, tylko jak to robił, aby przyszedł tego, że mu zabrakło na 50 metrów, to ja bym znalazł te pieniądze. Ja bym znalazł. Żeby było 50 metrów kwadratowych, na pewno ty by znalazł, bo to jest 2000. Po 50 zł za metr kwadratowy. Może tam robić, tam były maszyny, wszystko i ten kawałeczek, żeby nie starczyło pieniędzy na gminie, to jest wstyd. Skąd? Wstyd was. Duda da propozycję, z czego zdjąć ludziom to. A wymyślcie. Ja mam problem, bo co ja mam wymyślić? Pieniążków tyle ile jest i ja mam problem, ja to łatam w tą stronę i w to i to nie wychodzi. Ale w zeszłym roku zostało pieniądze, nie? Słucham pana. Kto? No te pieniądze zostały, ale no teraz jest nowy budżet, kochany. A te nie przepadły, te są dodane i wszystko jest okej. Okay. No. Ale co to będzie na propozycję?
Słucham. 9 tysięcy na gminę Nowoczeska. No niestety nie bilansuje się to. No nie, no może, no jakby ja nie dał propozycji, to by to w ogóle tu do ładu, do składu by nie doszło praktycznie. Ale co Rada Sołecka ma? Rada Sołecka podpisała i dwóch radnych. Ja mam co do tego pewne wątpliwości. Proszę bardzo. Panie Józefie, no Rada Sołecka jest po to, no ja jestem reprezentantem społeczeństwa. Powinien być zaproszony na zebranie Rady Sołeczki czy nie? Jak państwo uważają? No to niestety to nie miało miejsca. Niestety nie miało miejsca, nie zostałem zaproszony. Dowiedziałem się takimi poufnymi kanałami, przyszedłem na to zebranie sołeckie i mam troszeczkę co do tego wątpliwości do tej formy prawnej tego zebrania, bo no, tam nie było ani... No, nikt nie przegłosował tego, moim zdaniem nikt nie przegłosował tego. Ani nikt nie przegłosował tego, na pewno. No mi się wydaje, że no, nie przegłosowaliśmy tego, panie Józefie, no i to chyba nie ma takiej prawnej mocy, moim zdaniem. Ani nawet dyskusji nie było. Sołtys, słuchajcie, on nie zna statutu w ogóle sołectwa, ten pan radny. Bo jest pierwszą kadencję, jemu się wydaje, że on postawi tutaj rzeźbę pod Domem Kultury. Ja musiałem ją przywieźć z Rzucewa i pomalować i on jeszcze niezadowolony jest z tego. Czy to jest Sejm, czy jest zawsze zebranie? Co to jest? I właśnie. I teraz ja powiem tak. Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się. Ja proponowałem, Rada Sołecka jest podpisana. Podpisał się radny gminy Puck Weseling i wicestarosta gminy Puck. Jest podpisany po tym protokole. To mogli nie podpisać. Powiatu. Podpisali i teraz on mówi, że nie było zebrania tego głosowania. Proszę państwa. Proszę bardzo, panie starosta. Panie sołtysie, panie wójcie, szanowni mieszkańcy, rzeczywiście to, o czym mówi tutaj radny Weserling, to jest prawdą. Ja, będąc radnym już drugą kadencję, byłem zawsze zapraszany na Radę Sołecką i nie było z tym problemu i zawsze mogłem zabierać głos, mogłem dawać swoje propozycje, zgadzać się lub nie zgadzać się. No, niestety ostatnio pan sołtys uznał, że nasza obecność, czy moja, czy radnego Weselinga jest niepotrzebna i nas nie zaprasza. Ja też byłem na tej Radzie Sołeckiej przez przypadek, ponieważ akurat byłem w sklepie obok i się dowiedziałem, że ma być zebranie Rady Sołeckiej. Przyszedłem, zapytałem pana sołtysa, czy mogę zostać, czy mogę się ewentualnie przysłuchiwać. Zgodził się i rzeczywiście pan sołtys przedstawił to, co dzisiaj przedstawia państwu Radzie Sołeckiej. Próby dyskusji uciął. A były takie, bo radni próbowali tam jakieś zmiany wprowadzić. Nie było w ogóle dyskusji na ten temat. I rzeczywiście pan, to co mówił radny Weseling, żadnego głosowania nad tym projektem nie było. To, że myśmy się podpisali pod protokołem, to podpisaliśmy się dlatego, że byliśmy obecni, a nie dlatego, że się zgadzamy, aprobujemy to, co przedstawił pan sołtys. Dziękuję bardzo. Ja panu wicestarosty odpowiem. Najpierw trzeba przeczytać statut sołectwa, panie starosto, a wtedy dyskutować, bo pan przyszedł, prawda jest, że pan raz kiedyś tam był na Radzie Sołeckiej, a tym razem uznałem, bo mam takie prawo, że spotkam się tylko z Radą Sołecką. I tak uczyniłem. Sołtys jest przewodniczący jeden, dokładnie jeden. Rada Sołecka jest doradczym głosem sołtysa. Wszystko. A Rada Sołecka nie. Tutaj na zebraniu wiejskim, jak ktoś czasami mówi, że to Rada Sołecka, ja mówię nie. Zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie. Tu dzisiaj jest ten moment. I proszę teraz propozycję. Dlatego daję to pod rozwagę. Tu nic się nie stało jeszcze. Jak macie jakieś, pokażecie gdzie, jakie pieniądze. Pan Duda chce dać pieniądze, skorzystamy z tych pieniędzy. A teraz nie już. Ale mówię, że chciałem tylko
wtedy dać? No ale my nie wiedzieli, Stanisław, ale ja nie wiedziałem, że ty taki bogaty jesteś, żeby ty zrobił. To? Wtedy ja to znalazłem. Jo? Dobrze. 50 metrów. No 50 metrów dajesz kwadratowych bardzo dużo. No wójt odpowie na pewno na to. Takie rozdrobnienie tych pieniędzy sołeckich to też nic nie daje. Bo ty tam gdzieś tu tysiąc, tam 500 i z tego nic nie będzie, nikt tego nie rozliczy, ani nie będzie widział. Jest rozliczone, to nie obraża nikogo, kochany, tam są rachunki, możesz sprawdzić. A co rachunki? A my to wszystko. Ach, ty, przy władzy byłeś i teraz uważasz, że władza jest do niczego. Nie, nieprawda, że do niczego. No właśnie, to nie krytykuj. Proszę Państwa, przystępujemy do, jeszcze raz mówię, do podziałów. Ma ktoś jakieś, ale proszę bardzo. Ja mam taką prośbę. Cały czas się mówi o peryferiach wioski i żeby trochę pomyśleć o środku. To znaczy może nie ulica Pucka, na której parkany i tak dalej, to jest w miarę możliwe, ale jeżeli chodzi o ulicę Dolną, tam jest takie miejsce, że tam były no śmietniki, tych już tam dzisiaj nie ma, żeby po prostu, jeżeli są pieniądze do bloków, jakieś tam donice, kwiaty, coś takiego, tam jest też no tyle miejsca, żeby można było tam postawić ze trzy. Ktoś tu i tak pilnuje, bo to było koszone, niestety to trzeba powiedzieć, że to było koszone i nic by się nie stało, jakby ulica Dolna, jak sołtys mówi, po 80 czy 100 latach coś dostało. Dziękuję. To znaczy kwiaty na ulicy Dolnej. Wtedy no nie mam problemu żadnego. Jak się kolega Nadolski się zobowiązuje zadbać o nich, podlać ich, to jestem za. Podlać tak, tylko nie winować, bo tam było wywieźli zbiorniki, a tam śmiecie były bez zbiorników. No widzisz, także ja nie wiem tam, czy jest sens tam akurat. Jest tutaj kolega Radke i to naprzeciwko jego, to bardziej by te kwiaty by pasowały do jego płotu i no ale by musiał zadbać akurat. Ja myślę, zrobimy tutaj gazony na ulicy Liponej od torów aż tutaj do ulicy Kwiatowej. Będą... Nie rób tych gazonów tam, bo teraz jest taki ruch samochodowy, że tam trzeba się schować samochodem na tym chodnik, a nie... Zrobisz fazony i nikt nie dba o to, jak to by zrobił. No jak to nie dba? Pan Zieliński sadzi, mówisz, obrażasz kolegę? Sadzi i dbają wszyscy. No jak nie dbasz? Chłopie, no co ty? Źle wygląda? Ja nie wiem, czy źle wygląda akurat. Kto jest za tym, żeby gazonów nie było? Proszę bardzo, kto podniesie rękę? Ile osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wszystko. Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Halo? Pani Józefie? Osiem osób, żeby nie było gazonu. Która pani? Mi chodzi o ulicę Pucką, tak? Jeżeli do Szolcerbowskiej idziemy, przejście jest na samym rozpoczęciu ulicy Puckiej. Tak. Jest znak stop. Nie wiem, czy tu widzę pana policjanta naszego. Nie rozumie tego, żeby było przejście dla pieszych i na tym samym miejscu jest znak. To jak może my przechodzimy stojąc, dzieci, matki z dziećmi jadą z wózkami, to dosłownie samochody jadą jak szalone. Ja nie rozumiem, czy znak może stać przy samym przejściu dla pieszych. Pytamy się. Dziękuję, chodnik mamy oczyszczony, za to bardzo dziękujemy, ale jeżeli znak stoi stopu na samym przejściu, to nie wiem, kto na to patrzy. Jak wy państwo jeździcie samochodami? To są sami kierowcy. Pytam się. Na przejściu od Pucka jest znak? Przejście dla pieszych i jest znak stopu. No nie wiem, czy kierowca widzi takie coś. Na Czerwowskie to jest? Nie, na Puckiej. Pierwszy znak przejście dla pieszych. Nie, no ja tam nie zauważyłem. No to bardzo źle, nie wiem, jak panowie jeżdżą. To jest do rozrealizowania, to jest akurat nie jest problem. Ale to chyba widać, jeżeli panowie to jest droga powiatowa. Samochody, no to ja rozumiem, że każdy widzi, że ten znak jest głupi. Nie, bo to jest na ulicy. Bo kierowcy, ja tego nie uważam na porządku dziennym. No. Tu matka z dzieckiem wjeżdża,
No bardzo mi przykro. Znak powinny być informujący, a nie, że on jest na samym przejściu dla pieszych. To po co jest przejście dla pieszych dla ludzi? Niech oni to zlikwidują i pójdziemy sufitem. Dziękuję. Panie Wolszon, ja wezmę się tym jest zarządcą drogi powiatowej, to przyjrzyj się tamtemu i to postawi, jak to powinno być. Bo ja nie wiem. Proszę Państwa, to nie ma co przedłużać. Kto jest za takim podziałem środków na 2014 rok? Co schodzi na ulicy Łąkowej? Jak? Co schodzi na ulicy Łąkowej? To będzie mówił Pan Wójt. Prosimy o przegłosowanie tego projektu, czy propozycji. No. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za takim podziałem? Kto się wstrzymał? 1, 2. Teraz 13 się wstrzymało. Kto jest przeciw? 2. 6 przeciw. A jak nie głosował? No to jest jego wola. Jak nie głosuje, to jest za większością akurat. Dobrze, teraz oddam głos panu wójtu. Także przy każdym budżecie nie ma nigdy tak, że i waszym domowym, że tych pieniędzy jest tyle, że na wszystko wystarcza. A panie Duda, tak, rzeczywiście, mieliśmy określony zakres działania, była modernizacja odwodnienia, bo zalewało i w ramach tego robiliśmy następnego roku po, że tak powiem, po zaklinowaniu się tego, robiliśmy asfalt. To zgadza się. I też mieliśmy w ubiegłym roku bardzo napięty preliminarz wydatków i akurat rzeczywiście nie było pieniędzy, naprawdę nie było. Tak jak na pewne rzeczy, które mieliśmy w budżecie, gdzie mieliśmy zobowiązania, ja mam zadania inwestycyjne, ja muszę, że tak powiem, realizować budżet. Są to zadania oświatowe, czasami rzeczywiście i te 20, bo to jest około 20 tysięcy, wylanie tej całej płyty, to jest 20 tysięcy. Na tamten czas rzeczywiście nie było. Biedna gmina. No, biedna gmina. Ale szkoda, że pan w tamtym momencie nie przyszedł do mnie i powiedział, panie wójcie, może razem zrobimy. Panie wójcie, ja nie chcę polemizować tutaj. Ja nie wiedziałem, że wy tak zrobicie, bo tak bym przyszedł. No. Ja nie myślałem, że tak pan zrobi. Taki gospodarz pan jest. Były maszyny i wszystko. Szanowni państwo, w ubiegłym roku na sołectwo Żeliszewo z budżetu gminy wydano 1 829 878 zł. Co tutaj jeszcze w tej kwocie nie jest policzone, bo to dotyczy praktycznie użytkowników wszystkich drogi z Pucka do Żeliszczewa Połówki, gdzie dołożyliśmy 226 tysięcy do wymiany tej połówki jezdni do zadania, które realizowało starostwo powiatowe. Ale przede wszystkim też to służy państwu. Także gdyby jeszcze to doliczył, to było prawie 2 miliony wydatków na sołectwo Żeliszczewo. Na co zostały wydatkowane te środki? 51 489 zł, jak sołtys przedstawił, wydano na zadania sołeckie. 130 tysięcy wydatkowano na opłatę za oświetlenie, prąd i konserwację. Zimowe utrzymanie w ubiegłym roku wyniosło 20 444 zł. Zadania inwestycyjne 1 270 000 zł. Kultura 182 000 zł. Sport 102 000. OSP 20 072 zł. Świetlica socjoterapeutyczna 14 000. Granty na kluby sportowe i inne zadania 38 800. Jest to kwota 1 829 000 zł. Podatki, jakie wpłynęły do budżetu gminy od mieszkańców Żeliszczewa i od osób prowadzących działalność gospodarczą, od osób fizycznych, jest to kwota 487 tysięcy złotych.
Wpływy od jednego mieszkańca podatku, na jedną osobę podatków jest to 193 zł za rok ubiegły. Wydatkowano na mieszkańca 724 zł. Pan sołtys powiedział, na co wydano pieniądze z sołeckich. Ja przedstawię Państwu wykaz zadań, które były sfinansowane z budżetu gminy, takiego biednego budżetu, na Żeliszewo. To jest kwota 1 270 000 plus 229 tysięcy na drogę. Tego nie rozliczałem dla mieszkańca. Po kolei. Pompa do ścieków Żeliszewo, ulica Świerkowa 2766. Wyposażenie placu zabaw 25 830, w tym było środków unijnych 16 800. Termomodernizacja budynku szkoły 1 090 000 zł. Nawierzchnia bitumiczna ulicy Polnej 19 365 zł. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Różanej i przebudowa 9225 i przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Nauczycielskiej 8726 zł. Zostaliśmy przemuszeni przez Koleje Państwowe w wyniku modernizacji torów do przełapania wód deszczowych, które idą z ulicy Nauczycielskiej i Różanej i włączenia jej do kanalizacji ściekowej. Ponieważ groziło to gminie poważnymi sankcjami finansowymi za przedłużenie terminu budowy. Remont dróg gruntowych 68 tysięcy zł, lustra drogowe 3 sztuki 2658, ustawienie znaków drogowych 680, remont nawierzchni asfaltowych 23 tysiące, wykonania zejścia na plac zabaw 1100 zł, ułożenie płyt jumbo na ulicy Różanej 4372, zabiegi korekcyjne sanitarne drzew 8164, dotyczy to ulicy Żuceskiej 50 sztuk drzew, odmulanie rowów 1888 i odławianie zwierząt 1650. Tak wyglądały wydatki dla miejscowości Żeliszewo. W budżecie gminy wydatkowano kwotę prawie 20 milionów złotych. Główną inwestycją i największą była budowa szkoły w Leśniewie, która pochłonęła 9 milionów złotych. Następnie 1 000 000 zł wydany został, jak już wcześniej mówiłem, na termomodernizację budynku szkoły w Żeliszewie. 250 tysięcy wydaliśmy na stworzenie nowych dokumentacji kanalizacyjnych. Na drogi i chodniki wydaliśmy w gminie 2 151 tysięcy. Została zrobiona droga w Swarzewie, w Smolnie. I dołożyliśmy do drogi powiatowej z Łebcza do Starzyńskiego Dworu, tak zwanych w Schetynówkach, 488 tysięcy złotych oraz do drogi remontu powiatowej z Pucka do Żeliszewa 229 tysięcy złotych. Wykonywaliśmy wodociągi za kwotę 265 tysięcy złotych i wykonaliśmy projekt na stację uzdatniania wody w Leśniewie. Zrealizowany został w ramach środków unijnych Park Kulturowy Osady Łowców Fok w Żucewie, na które dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł. Również zostały wykonane zadania wybudowaliśmy 3 boiska wielofunkcyjne w miejscowości Swarzewo, Gnieżdżewo i Domatowo. Również zrealizowaliśmy projekty dotyczące e-szansy za kwotę 1 000 000 zł. Pewnie są i tutaj Państwo, którzy skorzystali z tego programu. I oświetlenie uliczne, zrealizowano 80 sztuk lamp za kwotę 330 tysięcy złotych. Tak wygląda pokrótce zrealizowany budżet w ubiegłym roku.
Na ten rok budżet gminy zakłada dochody wydatki w wysokości 84 miliony złotych, wydatki 82 miliony złotych, w tym jest spłata kredytu zaciągniętego na budowę szkoły w wysokości 2 milionów złotych. Na ten rok w budżecie uchwalonym pod koniec grudnia kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne wynosi 10 milionów 45 tysięcy. Skąd taka różnica między ubiegłym rokiem a tegorocznym budżetem? Otóż w ubiegłym roku zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 9 milionów na budowę szkoły. Co jest planowane w tegorocznym budżecie? Projekty termomodernizacji pozostałych naszych szkół 120 tysięcy złotych, remonty szkół 100 tysięcy złotych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Połczyno, Brudzewo, Sławutowo, zakończenie projektu technicznego 170 tysięcy złotych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Darżlubie, Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Wielka i Mała Piaśnica. Jest to wykonanie projektu i przygotowanie się do nowych środków unijnych na 2014-2020. Na drogi gminne i chodniki przeznaczone jest 1 739 000 zł ze wskazaniem na budowę ronda w Leśniewie i ulicy Mechowskiej z dojściem do szkoły oraz budowę ulicy w Rekowie od Lipowej do firmy Zoller SKK. Sieć wodociągowa Sławutówko i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśniewie 4 miliony złotych. Jesteśmy po przetargu. Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy, to jest kwota 1 797 000 zł. Planowane są w ramach pieniędzy unijnych, na które otrzymaliśmy granty. Jest to remont świetlicy wiejskiej w Erlini, zagospodarowanie terenów w Selbowie, plac w Domatowie, łącznie to jest kwota 100 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie 70 tysięcy z pieniędzy Unii Europejskiej. Kolejny projekt, który w tym roku jest do realizacji, jest to zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego wraz z boiskami w Połczynie. Jest to kwota 1 900 000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 287 000. Oświetlenie terenu gminy 129 000 zł. Remont budynków komunalnych 100 000 zł. Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców gminy Puck. 1 000 000 zł. I to są zadania, które w tym budżecie są przeznaczone do realizacji. W tej kwocie 10 milionów 45 tysięcy złotych, 4 miliony 700 są to pieniądze unijne. Będzie prawdopodobnie nadwyżka i wolne środki budżetowe, które będą przeznaczone na realizację zadań finansowych, także prawdopodobnie w marcu Rada Gminy zajmie się sprawą podziału nadwyżki wolnych środków budżetowych i będziemy przeznaczać te pieniądze prawdopodobnie na budowę dróg na terenie gminy i oświetlenia na terenie gminy. W Rzeźczewie do wykonania jest 12 sztuk, to jest Polna, Tęczowa i Nowa. I to może w tym roku, jeżeli będzie dzielona nadwyżka budżetowa, tych pieniędzy wystarczy. Natomiast musimy najpierw zrealizować to, na co mamy pozwolenia na budowę. Przyszły rok może być tym czasem, kiedy będzie się przygotowywać nowe dokumentacje i pozwolenie na budowę. Dzisiaj wybudowanie jednej lampy to jest granica około 7 tysięcy złotych. No niestety, takie są koszty. Takie są koszty. Co planujemy na ten rok w Rzeźczewie? Przede wszystkim dokończenie projektu termomodernizacji szkoły za 500 tysięcy złotych. Jest w tej chwili wykonywany projekt ulicy Żytniej. Łącznie kosztuje on 52 tysiące. Tutaj z budżetu sołeckiego 20 tysięcy złotych. I myślę, że wykonane będzie być może to oświetlenie, które jest zrealizowane, projekty.
Było pytanie o ulicę Łąkową. Myślę, że dobra rzecz, która stała się do tej pory, jest wykonana dokumentacja, której nie było do tej pory. Pan dyrektor Nowak poinformował mnie, że inwestycja jest przygotowana do wykonania. Całkowity koszt z budową chodnika, odwodnieniem i nawierzchnią w całości nową, asfaltową, to jest koszt 700 tysięcy złotych.